Witam serdecznie po długiej przerwie. Wracamy do naszych teścików. Tym razem będziemy testować telefon HTC Legend. Może zacznijmy od zewnętrznej obudowy. Przede wszystkim pierwsze, co zaskakuje, to cały ten srebrny element jest jedną całością. Nie ma tu panelu otwieranego, tak, w standardowy sposób. Tego się nie otwiera. Otwiera się go rozsuwając dolną część. Jak widzimy, mamy tutaj miejsce na kartę SIM, otwieraną klapeczkę i wysuwaną baterię. Tu mamy miejsce na kartę SIM, tu widać dobrze. A tutaj obok mamy miejsce na kartę microSD, tutaj w tym miejscu. Co do zalet takiego rozwiązania. Jest ono bardzo nietypowe, ale dzięki temu mamy bardzo solidny metalowy szkielet. Powinno dać to zwiększoną wytrzymałość. Czy tak jest w rzeczywistości? Zobaczymy po upadkach i po tym, co piszą na forach użytkownicy tego telefonu. Teraz tak, jeśli chodzi o tył. Z tyłu mamy 5-megapikselową kamerkę z podświetleniem diodowym. Wow, wreszcie. Na górze mamy włącznik. A obok mamy gniazdo 3,5 mm na słuchawki. Fajnie, że standardowe, a nie HTC. Na dole też port zamiast mini USB jest micro USB. To jest oczywiście od tej pory standardem. I klawisze głośności góra-dół. I to jest wszystko. Z przodu zaś mamy 4 klawisze. No to dobrze widać. Czyli domek, menu, powrót i szukaj. Natomiast zamiast trackballa, który był w HTC Hero, mamy tutaj czujnik optyczny, a mianowicie po prostu znajduje się tam w środku dioda, która wyczuwa ruch. Do czego to jest przydatne, pokażę za chwilę. W tej chwili włączyliśmy telefon i pierwsza negatywna rzecz. Te klawisze są niepodświetlane. Moim zdaniem to błąd i podejrzewam, że może to przeszkadzać. Jak widać, ramka czarna wyświetlacza sugeruje większy ekran niż jest w rzeczywistości. Ekran to oczywiście standardowe 3,2 cala ze standardową rozdzielczością, czyli half VGA. AMOLED oczywiście. Ekran wydaje się ładniejszy i taki bardziej wyrazisty niż w HTC Hero, którego Legend można uznać, że jest następcą. No i wyposażony jest oczywiście w Androida 2.1. Oprócz Androida 2.1 mamy tutaj nakładkę HTC Sense, czyli standardowe 7 ekranów, które możemy owidżetować do bólu. Przycisk aplikacji. Tu mamy ustawienia. Jedną z ciekawszych, może pokażę, że jest Android. Proszę bardzo, Android 2.1. Jedną z ciekawszych rzeczy, którą ten Android posiada, jest moim zdaniem, choć może wielu się nie zgadza, że jeśli chodzi o synchronizację z chmurą, uzyskujemy tu ni mniej, ni więcej, tylko oprócz standardowych rzeczy, możemy synchronizować nasz telefon z Exchange'em. Do tej pory tego nie było. Owszem, HTC dokładał obsługę poczty exchange'owej, natomiast nie była to cecha Androida, w tym od wersji 2.0 jest. Oprócz tego oczywiście Google, Twitter i reszta. To już mniej przydatna rzecz. Kolejną cechą, którą za chwilę pokażę, a która wydaje mi się ważna, jest możliwość ustawiania widżetów, czyli czegoś, co się wszystkim bardzo podoba. I oczywiście w urządzeniu od HTC oprócz widżetów standardowych mamy też widżety HTC, czyli te wszystkie nakładki, zegarki, wyszukiwarki, Twittery, Facebooki, footprintsy, albumy. To wszystko HTC dołożyło jakby do Androida. Nie jest to cechą Androida, ale przy czego się działają widżety Androida. Możemy oczywiście dawać skróty do programów, możemy tworzyć foldery, tego chyba też nie było w poprzedniej w 1.6 na przykład.
Teraz co do telefonu. Znów mamy tutaj książkę adresową. Jest ona całkiem niezła. Widać, możemy sobie zadzwonić do Topru. Mamy tutaj ikony osób posortowane, oddzielnie to, co na SIM-ie, oddzielnie to, co na w pamięci. Oczywiście mamy standardowego dialpada. Jest wygodny, funkcjonalny i całkiem jest ok. Natomiast jedna rzecz, która jest nieco inaczej zrobiona, to, że jakby aplikacja, książka adresowa, jakby mamy, o proszę zobaczyć, tu mamy dwie aplikacje wiadomości, czyli dokładnie jest tak samo z książką adresową. Aplikacje od książki i od wiadomości są różne, tak? Czyli jedną rzecz dodaje HTC, jedną dodaje Android. W związku z tym z Androidem mamy ten sam problem, który mamy w przypadku Windows Mobile'a, tak? Czyli HTC tak zmienia Androida, że jeżeli się przyzwyczajimy do HTC, to możemy się zdziwić Androidem od LG. Tego nie ma oczywiście w iPhone'ach, bo każdy iPhone wygląda tak samo. Tego nie będzie w Windows Mobile 7, czy Windows Phone 7, gdzie wszystko musi wyglądać tak samo. Więc wielbiciele Windows Mobile 6.5 wybiorą Androida, natomiast porzucą Windows Phone'a, natomiast wielbiciele, nieważne jaki mam produkt, zawsze się w nim odnajdę, wybiorą oczywiście konkurencyjne rozwiązania. Teraz jeszcze pokażę jedną rzecz. Po podłączeniu kabelka USB dostaniemy zapytanie takie, czy chcemy synchronizować kontakty i kalendarze z HTC, czy też możemy używać udostępniania internetu lub też udostępniania tylko ładowania. Czy to ważna cecha? Nawet bardzo. Udostępnianie internetu przez telefon komórkowy uważam za jedną z ważniejszych funkcji. Nie ma tego iPhone. W Windows Phone też nie jest to takie oczywiste, natomiast Windows Phone nawet nie wiem, czy będzie to obsługiwał. Dobrze, popatrzmy jeszcze raz w takim razie na Legenda. Jedną z fajnych rzeczy, które dostajemy z HTC Legend, jest przeglądarka plików PDF, jest Quick Office, jest Radio FM, którego nie było w poprzednich modelach. No oprócz tego oczywiście dostajemy wszystkie Google Mapsy i tym podobne rzeczy. Jedną z fajnych funkcji jest zegar biurkowy. Wygląda on tak. Możemy sobie postawić telefon jako podstawkę i zegarek. No, gadżet powiedziałbym bardziej niż funkcjonalna rzecz, ale jest. Kolejną rzeczą, której się nie mogę przyzwyczaić, jest mianowicie wyłączanie. Tutaj znajduje się guzik, który wyłącza ekran. Po włączeniu mamy oczywiście slide to unlock. Natomiast domek działa inaczej niż w G1, które posiadam na co dzień, a mianowicie po wsunięciu domku mamy wszystkie dostępne 7 ekranów telefonu. I możemy oczywiście szybko przemieścić na dowolny. Jest to bez wątpienia najlepsze wykorzystanie tego przycisku. Natomiast razi nieco fakt, że wciśnięcie strzałki wstecz nie blokuje ekranu, a tak się dzieje w G1. Tak? No, nie da się zablokować ekranu żadnym z tych klawiszy, tak? W G1 można było to zrobić. Tutaj możemy tylko wyłączyć ekran, włączyć i odblokować sobie ekran. Podsumowując, HTC Legend jest bez wątpienia następcą Hero. Jest bez wątpienia lepszy, zdecydowanie lepszy. Przede wszystkim zamiast kulki ma ten czujnik optyczny i oczywiście przewijanie wymaga tylko lekkiego przesunięcia, tak? Nic nie poruszamy, nie ma tu żadnej mechaniki. Ekran jest czuły, jest AMOLEDowy, jest nieco lepszy niż Hero. Niestety problemem Legenda jest cena. Jeżeli jest 200 zł tańszy od HTC Desire lub Desire, jak kto woli, to ten telefon po prostu nie wytrzymuje tej konkurencji. Za konkurencję to on może mieć Samsunga Lighta lub tego typu, lub nawet Motorola Milestone jest w jego cenie, a ma klawiaturę, tak? Więc niestety, mimo udanego modelu, z powodu zbyt wysokiej ceny moim zdaniem,
a powinien kosztować niewiele ponad 1000 zł, to niestety się nie sprzeda. Polecam w takim wypadku większego brata.